Cześć, z tej strony Justyna z kanału kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku zobaczycie Skipper na safari. Jest to lalka od firmy Mattel, przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie znajdziemy lalkę Skipper oraz małą panterę. Skipper razem ze swoimi siostrami Barbie i Stacy, a także z Chelsea, wybrały się na safari, aby pomagać małym zwierzakom. Skipper jak zwykle ma piękne, długie, brązowe włosy. Są one proste, uczesane w malutką kiteczkę i ozdobione fioletowym pasenkiem. Twarz dziewczyny ozdobiona jest delikatnym, ale kolorowym makijażem. Natomiast Skipper ubrana jest w bardzo wygodny strój. Ma ona na sobie turkusową bluzeczkę ozdobioną gwiazdkami, a także centkami. Bluzeczka wykończona jest różową nitką, a także różowymi mankietami. Cała pokryta jest brokatem, dzięki czemu pięknie się błyszczy. Na wysokości bioder Skipper ma podwójny pasek, na którym znajdziemy także gwiazdkę. Jest to oczywiście jej ulubiony motyw. No i dziewczyna nigdzie nie rusza się bez swojej mapy. Oprócz tego Skipper ma na sobie także fioletowe szorty wykończone różową nitką, a do tego stroju założyła bardzo wygodne, wysokie buty trekkingowe. Są one w kolorze fioletowym, są wiązane i ozdobione gwiazdkami. Skipper znalazła na sawannie malutkiego kociaka. Jest to biała pantera, która ma piękne centki. No i jak widzicie, kociak już przyzwyczaił się do swojej właścicielki. Myślę, że zestaw Skipper na safari spodoba się każdej dziewczynce. W zestawie znajdziemy piękną lalkę, która ma fajne ciuchy, jest ładnie uczesana. Dodatkowo ma kolorowy makijaż i mapę, a także wygodne buty. W zestawie znajdziemy także kociaka, którym będziemy mogli się opiekować. No niestety, lalka jest dosyć sztywna, jej lewa ręka jest na stałe zgięta w łokciu. Obie ręce możemy jedynie podnosić, podobnie jest z nogami, których nie zegniemy w kolanach, a szkoda, bo na pewno przydałoby to się na safari podczas zabawy. No, w zestawie nie znajdziemy zbyt wielu akcesoriów, dlatego ja laleczkę oceniam na 4 gwiazdki. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat lalki, a także do oglądania moich pozostałych recenzji, na których znajdziecie inne zestawy z tej właśnie serii. Do zobaczenia!